Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na kolejne zajęcia plastyczne w ramach projektu Nutka w domu. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wykonania pracy pod tytułem Tulipany na łące. Zrobimy sobie wiosenną łąkę. Jak to będzie mniej więcej wyglądało, to pokażę tu na tej pracy. Zobaczcie, mamy tulipany na łące. Jak wykonać taką pracę i z czego są zrobione te tulipany? To jest najlepsze. A więc będzie nam na pewno potrzebna kartka. Kartka A4 w jakimś jasnym kolorze. Takim kolorze, który przypomina Wam kolor nieba. Następnie farby. Farby plakatowe. Wylałam sobie dzisiaj na talerzyki papierowe. Podzieliłam sobie osobno kolor zielony, czerwony i żółty. Możecie sobie wybrać inny kolor kwiatków, jaki tam będziecie chcieli. Z czego wykonałam tulipany? Tulipany są z widelca. Słuchajcie, widelec odbijamy, co Wam zaraz pokażę. I powstaje nam w ten sposób tulipan. To jest najciekawsze. Tekturki będą nam potrzebne. To już znacie. Patyczki higieniczne też już znacie. Gąbka. Gąbka taka kuchenna, gąbka do mycia naczyń. Kawałek od tej gąbki wystarczy. I pędzelek. Ok, jak się zabrać do tej pracy? No więc zaczniemy sobie najpierw od wyznaczenia, gdzie te tulipany będą na naszej pracy. Najlepiej pędzelkiem narysować sobie długie łodygi tam, gdzie chcemy, żeby nasze tulipany się znalazły na pracy. Jeden tulipan, drugi tulipan, trzeci tulipan. One nie muszą być wszystkie jednej długości. Są jedne krótsze, jedne dłuższe. Jedne są skierowane w jedną, prawą stronę, drugie są skierowane w lewą stronę. Tak jak wiatr nimi porusza. O, i mamy tulipany. Tu jeszcze zmieści mi się chyba jeszcze jeden tulipan. O, jest. To już tulipany mamy. Możemy odłożyć pędzelek na przygotowaną, o, właśnie o tym nie powiedziałam, jakąś ściereczkę, tak żebyście nie ubrudzili sobie za bardzo stołu. Wystarczy odłożyć po prostu na jakiś ręcznik papierowy obok i już wystarczy. Ok, tekturki teraz będą potrzebne. Tekturkami zrobimy sobie trawę, tak jak na obrazku. Też maczamy sobie w farbie, dłuższy bok, krótszy bok, jak wolicie, jak Wam jest po prostu wygodnie. Maczamy. I na dole kartki też stawiamy właśnie takie jakby stempelki z naszej tekturki. Może być dłuższa, większa, krótsza ta trawka. Stawiamy ją na różnych wysokościach. Te mniejsze tulipany będą wyglądały tak jakby dopiero co wychodzą zza trawy. O. Gęsta trawka. Fajnie będą się na niej prezentować nasze tulipanki. No to chyba już to mamy. O. Odkładamy sobie tekturkę. Może być to na ręcznik, może być też na talerzyk papierowy z zielonym kolorem, bo chyba raczej już nam nie będzie potrzebne. I teraz zabieramy się do wykonywania tulipanów. Tą część widelca, którą o, korzystamy właśnie i nabieramy sobie pokarm, maczamy w kolorach. Proszę, najpierw sobie wezmę, zrobię żółte tulipany. Proszę Was. Teraz wezmę sobie inny kolor żółty. Jeżeli macie dwa odcienie, możecie sobie zrobić dwa różne odcienie. Specjalnie nie będę myła teraz tego widelca. Niech będzie ten żółty kolor. Pomieszam z czerwonym i wyjdzie mi taki pocieniowany ten tulipan. Dwukolorowy. O. I jeszcze jeden tutaj duży zrobię czerwony. Może tutaj jakiś mniejszy zrobię czerwony. I znowu nie będę miała tego tulipana. Słuchajcie, zmoczę go jeszcze raz, tym razem w żółtej farbie. I będę miała jeszcze jeden kolor tulipana. Różne tulipany, kolorowe.
Odkładamy sobie na ten ręcznik papierowy obok, żeby nam się nie ubrudziło. Ubrudził stół. Weźmy sobie patyczki. Tej trawie, słuchajcie, wiosennej pierwszej trawie zaczynają kwitnąć wszystkie kwiatki. Pierwsze kwiatki. Na pewno jakieś malutkie kwiatuszki też się znajdują. Żeby sobie ją jeszcze urozmaicić, tą trawę, patyczkami zrobimy sobie kwiatki za pomocą kropeczek. Stawiamy, maczamy sobie jeden koniec patyczka w farbie i stawiamy kropeczki jako malutkie kwiatki gdzieś tam w naszej trawie. Na dole tutaj naszej pracy. Dowolnie, jak chcecie, mogą być czerwone, mogą być żółto-czerwone. Jak Wam się podoba. No i jakieś tam gdzieś tam malutkie kwiatki już mamy. To teraz zrobimy sobie chmury. Jak już pewnie widzieliście, zajęcia były też o marcu jak w garncu, czyli pogoda jest różna, nie tylko słońce, ale i chmury i czasami jeszcze jest deszcz, więc u nas też będą chmurki. Chmurki robimy za pomocą gąbki, maczamy w białym kolorze farby i stawiamy takie stempelki, tak jak nam się podoba. Omijamy oczywiście nasze tulipany. I mamy pracę gotową. Proszę. Moje tak wyglądają. Jestem ciekawa, jak wyglądają Wasze prace, także zapraszam do wrzucania zdjęć. Pochwalcie się Waszymi pracami w komentarzach. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.